od 30 lat rośnie w siłę. Budują ją wspólna historia, tradycja, kultura i wartości, jakie wyznaje. Im jest silniejsza, tym mocniejszy staje się jej głos. Grupa Wyszehradzka to siła w regionie zamieszkiwanym przez 65 milionów obywateli. Nazywam się Karol Gnat i zapraszam Państwa na podróż kamperem po Europie Środkowej. Jedziemy na spotkanie z szalenie ciekawymi, twórczymi i wyjątkowymi ludźmi, którzy swoją codzienną postawą i pasją udowadniają, że Polacy, Węgrzy, Słowacy i Czesi potrafią mówić wspólnym językiem. Jedziemy! Zabieramy Was w bardzo długą podróż. Od czasu do czasu na dole ekranu pojawiać się będą kody QR. Ukryliśmy pod nimi linki do stron internetowych, gdzie będziecie mogli poszerzyć wiedzę o temat, który właśnie poruszamy. Na przykład, co to jest V4? Jeśli zeskanujecie link swoim smartfonem, przeniesie on Was na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tam będziecie mogli przeczytać więcej na temat Grupy Wyszehradzkiej. Pierwszym przystankiem na trasie będzie Zaolzie, gdzie żyje około 30 tysięcy naszych rodaków. Stolicą regionu jest Cieszyn, działa tu wiele organizacji, które podtrzymują polską kulturę i tradycje, a dwujęzyczny charakter tego regionu jest jego niezaprzeczalnym atutem. O tym, dlaczego Polština je tu spoko, opowie Christian Heczko, z którym pojedziemy na jeden z najpiękniejszych dworców kolejowych w regionie. Dzień dobry. Dzień dobry. Servus, zapraszamy do naszego kampera. Dzień dobry. Cześć, Christian. Cześć. Siadaj. Może się najpierw rozbiorę, bo się zgotuję. Słuchaj, czuj się jak u siebie w domu. Bardzo zainteresowała nas akcja, którą prowadzicie. Chciałem zapytać ciebie, komu i dlaczego chcecie podziękować akcją, że Polski jest spoko? Komu i dlaczego Polština jest spoko? No to dla Polaków z interioru, dla Czechów z Republiki Czeskiej, dla obywateli Śląska Cieszyńskiego. A dlaczego? Otóż zaraz tłumaczę. Są nieszczęśliwe przypadki, kiedy słyszysz na Moście Przyjaźni tutaj w Cieszynie ludzi, powiedzmy, z obrzeży Śląska Cieszyńskiego, którzy starają się używać język angielski albo starają się mówić taką łamanym czeskim językiem. A zupełnie niepotrzebnie. Tutaj przecież Polština jest spoko, tutaj żyli Polacy, żyją Polacy. Słyszałem, że ona jest odpowiedzią na to, że pojawiły się tutaj nazwy dwujęzyczne. Czy to prawda i ile jest takich miejsc? Po części, w sensie to, że to jest odpowiedź, po części prawda jest, aczkolwiek nie do końca, ponieważ pierwszy nasz większy projekt zrealizowany to była kampania przed spisem ludności 2001. Zaraz do tego powrócimy, tylko powiem, teraz przed nami dekada do następnego spisu, więc Polština jest spoko jest zaczątkiem tej całodekadowej jakiejś pracy. A czy się udała kampania spisowa? No, liczby ogólne są zadowalające, ale musimy tutaj jeszcze trochę hamować. Tutaj jeszcze musimy trochę na te wyniki mające dla polskiej narodowości na Zaolziu wpływ poczekać. To jeszcze dwujęzyczne nazwy, które się pojawiły na Zaolziu. W jakich miejscach można je spotkać? Dwujęzyczne nazwy na Zaolziu już są dłuższy czas. Mhm. Co się pojawiło w ostatnim czasie, to dwujęzyczne, otóż nawet trzyjęzyczne, trójjęzyczne komunikaty na dworcach kolejowych, czyli speaker mówi, ogłasza pociągi w języku, przejazdy pociągu w języku czeskim, polskim i w języku angielskim, więc znowu staliśmy się, nasz zakątek stał się bardziej taki globalny, dla turysty bardziej taki fancy, no i przede wszystkim jest to ukłon w stronę mniejszości, która tutaj się znajduje. Prawda? A czy byłby jakiś problem, gdybyś wziął naszą kamerę na ten dworzec, żeby cię podejrzała? Absolutnie nie, zapraszam. No to jedziemy w takim razie. Na pierwszy rzut oka Cieszyn i czeski Cieszyn to dzisiaj już praktycznie jedno miasto. Na dworcu mijamy wielu turystów i mieszkańców, którym komunikaty w kilku językach na pewno ułatwiają podróż. Osobni vlak číslo 2937 do stacji
Mosty koło Jabłonkowa wjedzie na peron numer 3, na tor numer 1. Wiele akcji na Zaolziu jest finansowanych z budżetu polskiego państwa. W sumie w ubiegłym roku na ich realizację przeznaczono prawie 2 miliony złotych. By dowiedzieć się, na jakie projekty zostały wydane te pieniądze, postanowiłem do kogoś zadzwonić. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem zapytać o Polaków na Zaolziu, którzy są twórczy. W ubiegłym roku zrealizowali kilkadziesiąt projektów. Czego one dotyczyły? Och, tych projektów było bardzo wiele. Zdecydowana liczba projektów, gdzie wspieraliśmy Polaków w Republice Czeskiej, to właśnie Zaolzie. Trudno się dziwić, to jest bardzo zwarta grupa naszych rodaków. I to były różne projekty. W 2021 roku mieliśmy wielkie wyzwanie związane ze spisem powszechnym. I tu była akcja Wpisuje Polska, gdzie nasi rodacy w ramach spisu powszechnego w Republice Czeskiej wpisywali, że są mniejszością polską w Republice Czeskiej, że są narodowości polskiej. To jest istotne, dlatego że od tego zależy status naszej mniejszości w Republice Czeskiej na Zaolziu. Jej wsparcie, choćby ze strony czeskiej, choćby szkolnictwa czy działalności kulturalnej, dziennikarskiej. Proszę pozdrowić naszych rodaków na Zaolziu. Naprawdę to jest świetna grupa ludzi, którzy chcą coś robić, chcą działać, chcą podtrzymywać polskość i warto takim ludziom pomagać. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję i trochę zazdroszczę waszej wyprawy, bo sam bym chętnie do niej dołączył. Cieszyn to ciekawe i zabytkowe miasto, a jego magia sprawia, że czas mija tu niepostrzeżenie. Proszę pani, chciałem zapytać o miejsce kempingowe w Cieszynie. No, stoję właściwie przed państwa bramą i pytanie, czy znalazłoby się miejsce dla trzech sympatycznych chłopaków. Państwo sobie wjedziecie do środka, staniecie w dogodnym dla siebie miejscu, kamping można cały dookoła objechać, skrzynki z prądem są otwarte, więc możecie się tam podłączyć. Przed nami pierwsza noc i wieczorna odprawa. Poranek na kempingu zawsze zaczynamy od kawy i luźnych rozmów o życiu. Nie mamy czajnika ze sobą, więc musimy zalewać to w taki sposób. Kawka jest dobra, na wszystko jest kawa. Po kawie człowiekowi wszystkiego się chce. Jacek? Chcesz z mlekiem kawę? Nie, może być czarna. Nie mamy cukru pewnie, nie? Nie, nie mamy. Dobra, niestety. Cukier jest niezdrowy. Wiesz, ile dzieci choruje z powodu cukru? Cukier jest zły. Żeby nie mamy. Będziemy robić za chwilę jajecznicę. Bo jest to moje zobowiązanie wobec moich kolegów. Wczoraj mieliśmy w kamperze taki mały challenge, konkursik. Karol, 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 Karol. W którym po prostu przegrałem. No i z tego tytułu muszę przygotować dobrą jajecznicę. W ciągu 60 sekund musieliśmy zjeść krówkę, a później zagwizdać. Weszło tam już, nie? No i chłopakom się to udało, mnie się to niestety nie udało. Więc będę dzisiaj robił śniadanie. Zapraszam uczciwie na śniadanie. Bo mam jeszcze coś na drugie. Dobrze, panowie, słowo się rzekło. Życzę wam smacznego, żebyście mieli mnóstwo siły. Klasa. Tak się robi na kempingu jajecznica. Po śniadaniu czas na krótki spacer po Cieszynie. Tym bardziej, że pogoda rozpieszcza, więc o poranku kilka kroków na świeżym powietrzu na pewno nikomu nie zaszkodzi. Temu miastu moglibyśmy poświęcić, myślę, setki programów, ale tak mi się wydaje, że wciąż nie wyczerpalibyśmy tej przepięknej, barwnej, choć niekiedy też tragicznej historii tego miasta. My spojrzymy na jego losy nieco z innej perspektywy. Jesteśmy na jednej z kładek przy Olzie. Ta kładka powstała dzięki projektowi Mood for Wood. To spotkanie studentów
z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy wspólnie i po stronie polskiej, i po stronie czeskiej stworzyli takie meble miejskie z drewna. To bardzo fajna inicjatywa, a o niej porozmawiam z Karolem Żurawskim, jednym z tutorów tego wydarzenia. Dzień dobry, Karolu. Cześć, cześć, miło mi. Karolu, chciałbym ciebie zapytać o projekt Mood for Wood, bo ty byłeś jednym z tutorów, który szkolił studentów. Co mógłbyś powiedzieć o tym przedsięwzięciu? No, wspominam bardzo dobrze, jako fajną przygodę z grupą super fajnych studentów z Polski, z zagranicy. Połączenie zabawy, przyjemności, wypoczynku odrobinę, ale też intensywnej pracy wspólnej, przy wspólnym projekcie zrealizowania super fajnych małych obiektów służących lokalnej społeczności w pięknym mieście, w Cieszynie. Doskonale widzimy to, że te meble miejskie idealnie wpisują się w przestrzeń Cieszyna i po stronie polskiej, i po stronie czeskiej. Czy ty myślisz, że sztuka to coś głębszego niż tylko samo wyrażanie siebie? Czy można w niej pokazać pewne wspólne wartości? Tak, no drewno oczywiście występuje wszędzie, wszyscy z niego korzystamy. Ja myślę, że taką największą więzią to te same warsztaty jakby wytworzyły, ponieważ wszyscy wspólnie zaangażowaliśmy się przy jednym projekcie, ramię w ramię, wymyślając rzeczy, a później je wspólnie realizując z super fajnym zaangażowaniem ze strony wszystkich. A który z mebli jest twoim ulubionym? No wiadomo, że jakoś najbardziej zaangażowany emocjonalnie też jestem z tym, co moi studenci wykonali. Więc taka platforma, niebieska platforma, błękitna platforma nad rzeką, która jest granicą Cieszyna czeskiego i polskiego. Ten, na którym właśnie siedzimy. Tak. Karolu, bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Dziękuję, cześć. To wspaniałe, że sztuka potrafi być wspólnym mianownikiem. I nie ma znaczenia, z jakiego kraju artysta pochodzi. Nie chodzi tutaj tylko o względy estetyczne, ale także o emocje, jakie ona wywołuje. A skoro mówimy o emocjach, to chodźcie na spotkanie z kolejnym bohaterem. Na kolejne spotkanie jedziemy do Trzyńca, oddalonego zaledwie 15 minut drogi od czeskiego Cieszyna. Aż 17% mieszkańców miasta to Polacy. Dumą regionu jest drużyna, w której gra zawodnik z biało-czerwoną flagą na kasku. I co ważne, prawie z meczu na mecz daje fanom powody do radości. Cześć, Aron Chmielewski, zawodnik reprezentacji Polski oraz drużyny HC Ocelarz Jytrzyniec, z którą udało mi się zdobyć dwa mistrzostwa Czech. Aron, bardzo dziękujemy za spotkanie. Jesteśmy w Werga-arenie, czujesz się tu jak w domu? No już na pewno, 8 lat tu jestem, także taki drugi dom, można powiedzieć. Hokej to w Republice Czeskiej sport narodowy. Jak się wkomponowałeś w tę mieszankę czeską, słowacką? Kto jeszcze występuje w drużynie? Byli Łotysze, Kanadyjczycy, Amerykanie, natomiast teraz mamy i tylko Słowaków, Czechów, no i Polaka, mnie. Chociaż ostatnio byli i chłopaki z farmy. Trzech Polaków obecnie mamy na farmie, czyli o ligę niżej i udało im się wystąpić w jednym meczu, także byli również inni Polacy. Jak jesteś przyjmowany? Jak ty to czujesz tutaj w drużynie? Bardzo fajnie, no jesteśmy w takiej mniejszości polskiej. Dużo ludzi tutaj w Trzyńcu umie mówić po polsku, ma skończone polskie szkoły, także ludzie traktują mnie dobrze i szatnia również, także jestem zadowolony. Mhm. Czujesz, że sport to jest coś więcej niż tylko czas spędzony tutaj na tafli lodu, że jest coś więcej, co was łączy wspólnie? Na pewno tak, głównie rodziny, dzieci. Wspólnie wychodzimy często z dziećmi na lód, czy gdzieś spotykamy się z chłopakami poza lodem, z rodzinami. Żony wspólnie się odwiedzają, chodzą na wspólne obiady czy śniadanka. Także kolektyw jest tu dobry i nie tylko hokej. Hokej jest to praca, kochamy to, lubimy to robić, ale znajdujemy i czas na inne rzeczy. Zainteresowało mnie to, co powiedziałeś wcześniej o tym, że fajnie się żyje tutaj między ludźmi, jest ta mieszanka, czuć tę mieszankę kulturową. Jak miałbyś powiedzieć coś o właśnie mieście, o ludziach, o tym, z kim się spotykasz, jak żyjecie? Czy w ogóle czuć tę barierę jakoś granic, czy dzisiaj właściwie się żyje tak, jakby tych granic nie było?
Tutaj na pewno się żyje tak, jakby tych granic nie było. W szczególności miły taki element był, kiedy te granice nam pozamykali i Polacy wywiesili flagę, że tęsknimy za tobą, za wami Czesi, a Czesi wywiesili flagę, że tęsknimy za wami Polacy. Także most dzieli Polskę od Polski Cieszyn od czeskiego Cieszyna, także nasze miasto, które jest obok Trzyńca zaraz. I wszyscy sobie jeżdżą na zakupy, do restauracji, odwiedzają się Czesi i Polacy i jak najbardziej żyją, jakby tych granic nie było. Słuchaj, wiem, że przed tobą kolejne mecze, że macie kolejne okazje do tego, żeby zdobywać punkty. Czego życzy się hokeistą? Mówi się, że połamania kija, natomiast tego kija najlepiej nie złamać w 100% sytuacji. O której godzinie tutaj już jesteś rano? O 8. Już o 8 tutaj? Tak. Czyli musisz z domu wyjechać gdzieś po godzinie 7. Tak jest. Aaron, a czy możesz mi wytłumaczyć, skąd pieniądze na tym słupie? Mogę wytłumaczyć jak najbardziej. Chodzi o to, że z fizjoterapeutami, z masażystami mamy tak, że niektórzy zawodnicy mają tak, że są dogadani jak za strzelenie bramki, tak za asystę, czyli za punkt kanadyjski, że po prostu płacą im, a po sezonie mają na jakieś czasy masażyści czy fizjoterapeuta. No trochę super. Się tego uzbiera, jeżeli zawodnik jest skuteczny. Poczekaj, to gdzie tu jest Chmielewski? Chmielewski ma umowę ustną. Okay. Dopiero ja mam dogadane 15 bramek. Jak mam 15 bramek, to dopiero wtedy, ale wtedy idzie inna suma, także gdzieś taka. Taki bonus, inaczej wypłacona. Po lewej mamy pamiątkowe zdjęcia, gdzie możemy sobie poprzypominać osiągnięcia. Pierwsze Mistrzostwo Czech drużyny HC Ocalarzyczyniec, pierwszy Puchar Prezydenta. Tutaj drugie Mistrzostwo 2020-2021 rok. Także miłe wspomnienia. My również będziemy miło wspominać spotkanie z Aaronem. Szczególnie trening, który choć nie na lodzie, przyniósł wiele radości. Tej nie zabraknie także w następnym odcinku. Jedziemy na Słowację, gdzie śpiewająco przywitamy Agatę w kamperze i w ekstremalnych warunkach będziemy zjeżdżać na snowboardzie. Nie możecie tego przegapić.